Gry wyścigowe jako MMO nigdy nie miały lekko w branży z trafieniem do mainstreamu czy chociażby z przetrwaniem na dłuższy czas. Auto Club Revolution, Burndown, Drift King Survival. Tytuły, które niewiele mówią nawet osobom, które interesują się wyścigami, mają zamknięte serwery albo recenzje odstraszające potencjalnych graczy. Niedawno, bo 4 lata temu, EA próbowało jeszcze raz osadzić swoją dość znaną markę Need for Speed w online-owych realiach. Tak powstał World of Speed, który skończył się szybciej niż zaczął. Obecnie, jeśli chodzi o otwarte światy połączone z wyścigami, mamy dwie opcje. Stawiający na ogromny teren i różne pojazdy The Crew 2 oraz wyłącznie samochodową na znacznie mniejszym terenie Forza Horizon 4. Ta ostatnia z końcem czerwca dostała ostatnią zawartość dodatkową, a The Crew 2 nadal będzie wspierane. Czemu? Ja jestem Wojo i zapraszam na zapowiedź Forza Horizon 5. Ta gra wyścigowa od studia Playground Games jest już piątą odsłoną cyklu Horizon, czyli spin-offem serii Forza Motorsport. Ta różni się przede wszystkim zręcznościowym modelem jazdy oraz otwartym światem, gdzie główna seria trzyma się realistycznych torów i symulacyjnego trybu jazdy. Mapa zaprezentowana w Horizon 5 będzie starała się pokazać nam Meksyk w całej jego okazałości w znacznie skumulowanej formie. Ma mieć ona 107 km2, bo tyle wynika z komentarzy twórców, że powiększyli mapę o 1,5 raza względem czwartej części. Dla porównania The Crew 2 szacuje się na około 3000 km2. Trzeba sobie tylko zadać pytanie, czy chcemy mniejszy, ciekawszy świat, czy sporo średnio urozmaiconego terenu. W nowej części Forzy dostaniemy tekstury pozyskiwane za pomocą fotografii, tzw. fotogrametrii. Na statycznym obrazku scenerii będzie ciężko go odróżnić od zdjęcia, bo te zostały naniesione na bardzo szczegółowe modele gór, dróg, kamieni, drzew i tym podobnych. Skybox, czyli niebo, również uległo poprawie. Użyto zdjęć 12K z najróżniejszych pór dnia i nocy, co dało łącznie 75 TB danych, które przełożą się na 2000 presetów, gdzie w poprzedniej części ich było raptem 300. Efekty pogodowe również doczekały się zmian. Teraz będą dynamicznymi zdarzeniami na mapie, które będą widoczne z daleka, np. burza piaskowa. Deszcze będą lokalne i z odmienną intensywnością, co daje możliwości wyminięcia mokrej nawierzchni nadrabiając drogi. Jak już jesteśmy przy nawierzchni, to znowu będziemy mieć dostęp do różnych ich typu, np. shooter, piach, asfalt czy bezdroża. Kolejny raz twórcy zapewniają nas, że gra będzie bardziej wertykalna i widok z gór na morze ma być naprawdę wspaniały, zwłaszcza że poprawiono zasięg widoczności. Czymże by była gra wyścigowa bez samochodów? Tutaj chyba możemy być spokojni. Co prawda nie liczę na ilość aut podobną do tej, co dostaliśmy na sam koniec czwartej części, a szkoda, bo jest ich około 750 unikalnych modeli. Biorąc pod uwagę konkurencję ze 180 pojazdami, bo do nich zaliczamy oprócz aut łódki, samoloty i motocykle, to nawet jeśli Forza Horizon 5 wystartuje z uszczuploną zawartością, to tak będziemy mieli w czym przebierać. Na ten moment możemy spodziewać się takich marek jak BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, Lamborghini, McLaren, Mercedes i Porsche, ale zapewniam Was, że przez wiele miesięcy dostaniemy nowe auta w cotygodniowych wyzwaniach. Możliwe, że zmniejszenie ilości aut wyjdzie na dobre, ponieważ twórcy wyszli naprzeciw narzekaniom graczy na strefę audio brzmienia silników. Dograno 320 nowych ścieżek i użyto nowej technologii, która ma lekko modyfikować odgłosy silnika po zmianach części przy jego tuningu. Ray tracing, który ponoć jest obecny w grze, również ma poprawić odczucia słuchowe, bo tłumi czy dodaje echo, kiedy jest taka potrzeba. Niestety ray tracing, który odbija oświetlenie, jest tylko obecny w trybie Vista, gdzie oglądamy nieruchome auto. Zapewne dopracowane to zostanie, kiedy Xbox One nie będzie brany pod uwagę optymalizacji. Tuning w nowej Forzie przeszedł spory tuning, mianowicie dostaniemy 100 nowych felg, setki nowych upgrade'ów wizualnych i tysiące modyfikacji osiągów. Brzmi to niewiarygodnie, zwłaszcza te dwa ostatnie, więc raczej bym podchodził do personalizowania aut raczej z dozą niepewności, niż nastawiać się na modyfikacje a la Need for Speed Heat.
Sporo fanów ucieszy fakt, że pokuszono się o możliwość upuszczenia dachu w czasie gry, więc nie jesteśmy już skazani na jazdę cabrio w ulewie stulecia. Chcąc spersonalizować auto, możemy pokusić się o pomalowanie naszej bryki, która na pewno w ten sposób będzie wyróżniać się na tle innych. Co prawda nie wspomniano na razie nic o tym elemencie, ale sądzę, że przeniosą go 1:1 z wersji 4, a to wystarczyło kreatywnym osobom zrobić najróżniejsze projekty. Kustomizacja postaci ma również ulec poprawie. Teraz wybór awatara będzie odbywać się z większej puli postaci, a tym będzie można zmodyfikować fryzurę, głos, a nawet dodać protezę zamiast kończyn. Na sam koniec standardowe ubranie będzie można zmienić, wygrywając kolejne zestawy kaloszy czy kurtek. Można by powiedzieć ok, ale to nie jest kanał o grach wyścigowych, tylko MMO. Jasne, więc przejdźmy do tego, co prawdopodobnie interesuje nas najbardziej, czyli moduł sieciowy. Zacznijmy od tego, że fakt, możliwa jest gra offline w Forza Horizon, to patrząc na zapowiedzi dużo nas ominie w porównaniu do poprzedniej części. Horizon Open ma być motywem przewodnim rozgrywki w otwartym świecie. System online nowej generacji ma zapewnić jeszcze więcej osób na jednej mapie. Dzięki temu możemy dynamicznie w czasie swobodnej jazdy dołączyć do eliminatora, czyli trybu Battle Royale, w którym przy zmniejszającej się kopule wyzywamy przeciwników do ścigania się, próbując polepszyć swój samochód. Wcześniej dostępne z menu, teraz od razu wskakujemy w wir wydarzeń. Wewnętrzny system Forza Link ma łączyć spotykane osoby w grupy o podobnych upodobaniach do aktywności i wspólnie organizować im czas w otwartym świecie. W ten sposób szybciej znajdziemy osoby chętne do minigier, które są nowością. Forza Arcade na ten moment znamy tylko zbijanie piniat na czas, które zrzuci nam helikopter. Zapewne poznamy resztę minigier w niedalekiej przyszłości. Na sam koniec chyba coś, co może najbardziej przedłużyć żywotność tej części, czyli Event Lab. Tryb, w którym stworzymy własne wyścigi lub, jak obiecują twórcy, tryby gry. Kreując właściwie trasy od podstaw, możemy nanieść ogromne ilości asetów, a nawet zmienić zasady wyścigu. To szczerze jest chyba najciekawsza nowość w piątej części Horizon. Ilość kontentu, który mogą wygenerować gracze, jest przecież ogromny. Zwłaszcza, że w Forzie Horizon 5 zagramy crossplayowo na Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PC, gdzie nie jesteśmy zdani tylko na Microsoft Store, ale także możemy zakupić wersję Steamową. Na pewno może też ucieszyć fakt, że Forza Horizon 5 będzie dostępna od premiery w usłudze Game Pass. Sądzę, że rekordy zostaną pobite, a fanom wyścigów nie braknie graczy do rywalizacji. Nie wspominam tutaj o fantastycznym systemie jazdy, bo ten jest pielęgnowany od początku serii. I właściwie on zmiata, przynajmniej dla mnie, konkurencję w przedbiegach. Nie wyobrażam sobie grać dłużej w inną grę wyścigową od czasu Forza Horizon 3. Mimo że próbowałem, to model jazdy zawsze jakoś mnie odpycha. Premiera Forza Horizon 5 jest przewidziana na 9 listopada dla podstawowej wersji oraz Game Passa. Dla prawdziwych fanów, do których się zaliczam, premiera odbędzie się 5 listopada, ale tutaj trzeba się pokusić o wersję Premium Edition, która zawiera dwa dodatki i trochę dodatkowej zawartości, m.in. 42 unikalne auta z tak zwanego Carpassa. Podzielcie się w komentarzach, co sądzicie o tej serii i jej nowej odsłonie. Napiszcie, czy bylibyście zainteresowani streamem z czwartej części, zanim przeskoczymy do piątej. Ja się z wami żegnam, cześć!